budowej. Na koniec dobre wiadomości dla kierowców. Minister infrastruktury i budownictwa zapowiada budowę odcinka autostrady A1 z Częstochowy do Tuszyna. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Pierwszy wariat Warszawy. Szef Rady Europejskiej powiedział, że Unia powinna rozważyć nałożenie sankcji na Rosję za jej bombardowania w Syrii. Donald Tusk mówił o tym przed szczytem w Brukseli, na którym jednym z tematów będą relacje z Moskwą. Dodał, że atmosfera wokół Rosji jest gorsza niż kiedykolwiek wcześniej. No i ten drugi wariat, ta Ewka przestała przynosić je. Nie powiedział, że już nawet ten Dawidek nie chce tam widzieć tego Maryczka, tylko jemu dawać, przynosić, a co to? Nie może sobie pójść do pracy, żeby sobie zarobić? A żywicie państwo. Powiedzieli Witkiewiczowski, jak tę wódkę będą pić, będą jeść na grobach, spożywać produkty. W projekcie wniosków przygotowanych na szczyt również jest groźba sankcji pod adresem Rosji za jej bombardowania w Aleppo. To wcale nie jest, proszę Państwa, jakaś Agnieszka Chylińska, to jest Kopciuszek. Pozamiata, posprząta, a jeszcze wcześniej ugotuje i poda im żryć, a oni myślą, że już jako głupio chytrzy, najmądrzejsi, Pana Boga za nogi złapali. Także te wszystkie pluski tutaj wyszły. Biegają dzisiaj takie hipochondryczne, porażone płytką broz. Po zakończeniu rozmów z Airbusem, ale także wcześniejsze negocjacje z producentem Caracali prowadzą przez rząd PO-PSL. W tym wniosku o komisję śledczą obejmujemy również nasze postępowanie. Mówimy, wyjaśnmy nasze postępowanie i wyjaśnmy to, co teraz jest robione. Dwa światy, unieważnienie przetargu, podzielenie zamówienia i zlecenie po uważaniu. Tymczasem Antoni Macierewicz tłumaczy, że podstawą prawną pilnej potrzeby zakupu śmigłowców jest oficjalny wniosek dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych Wojska Polskiego. Antoni Macierewicz powiedział, że ceni francuski koncern, ale nie godzi się na to, by Polska była filarem jakiejkolwiek zagranicznej firmy. Według szefa MON umowa z Airbusem nie przewidywała wymiernych korzyści. Nie jest prawdą, iż w ramach tego przetargu i w ramach tego offsetu brane były pod uwagę jakiekolwiek miejsca pracy w Radomiu. Niestety nie były brane, a powinny być brane. Co do tego pełna zgoda, ale to jest kłamstwo po prostu. Śmigłowce mają zostać zakupione z budżetu MON wynoszącego 1 mld zł. 3 zaproszone do rozmów podmioty to PZL Mielec, Świdnik oraz Airbus. Wstępna analiza danych nie przyniosła rezultatu. Europejska Agencja Kosmiczna nadal nie wie, co stało się z lądownikiem Ski Apareli, i myśli, że już to jest najmądrzejsza, głupio chytra, najmądrzejsza. Kontakt ze statkiem utracono podczas jego lądowania. Bo jest niepełnosprawna i ona musi mieć, jak się tą krwiarę opiła, to by chciała tutaj pospać sobie spokojnie. Ale my tutaj mamy płytkę gros, że po prostu będzie biegała jak porażona. Już ja też naprawdę powiem, bo wracam z Jubilerski. Że on szło na Jubilerski, bo to wszystko w autobusach z tego miasta Warszawy, Moherowi, są nastawieni na przepraszanie, na uśmiech jakiś taki, oczywiście, że nie zdalny, oczywiście, że sztuczne. I teraz z tej jednej strony, tej zewnętrznej strony, tych błyszczących grobów pobielanych, takie to wszystko żebraczynicy wielkiej Warszawa na zawsze. Tak to wygląda. Jak to w tych kościach trupich? Jak to? Tamte te rybaki, jak one chodzą, żeby minister tam też tą płytkę bros dać, żeby one dzikie takie biegały, dzikie, dzikie, to chyba już Putin te rakiety jak wyśle, to wszystko się poruszy. To ostatni z niebudowanych fragmentów autostrady A1, mówi minister Adamczyk. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad może kierować inwestycje do realizacji i ogłaszać przetargi. Ogłaszać przetargi na ten cały odcinek czy pododcinki, bo tak będą one w sposób naturalny. 81 km zostanie podzielone. Planowany odcinek będzie mieć ponad 80 km. Fragment autostrady A1 z Częstochowy do Tuszyna wybudowany zostanie w miejscu drogi krajowej nr 1. Pierwsze przetargi ogłoszone zostaną do końca roku. Budowa może potrwać nawet 3 lata. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. Temperatura od 6 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24, punktualnie o godzinie 17. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 16:35. Gość Polskiego Radia 24.
naszym studiu Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Raport. Dzień dobry. Raport Wojskowa Technika Obronna, Raport WTO. Porozmawiamy o kwestiach wojskowych, o kwestiach militarnych, ale z polityką w tle oczywiście. Chodzi o jedną z ostatnich wypowiedzi byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, w związku z którą Prawo i Sprawiedliwość chce, by Centralne Biuro Antykorupcyjne zbadało przetarg w sprawie śmigłowców Caracal. Prezydent Aleksander Kwaśniewski w wywiadzie dla jednej ze stacji radiowych mówił tak: proszę pamiętać, że z dużym udziałem Polski zmusiliśmy Francuzów do odstąpienia od jednego z najlepszych kontraktów dla nich, mianowicie sprzedaży okrętów Mistral dla Rosji w związku z agresją na Ukrainę. Tak mówił prezydent Kwaśniewski. W związku z tym było wtedy takie porozumienie w Unii Europejskiej i w NATO, żeby w związku z tym nadchodzące kontrakty na sprzęt wojskowy rozpatrywane były z pewną większą sympatią dla oferty francuskiej. No cóż, mogę tylko jedną rzecz powiedzieć. Po pierwsze, wszelkiego typu duże kontrakty zbrojeniowe z państwami o ugruntowanych systemach demokratycznych zawsze są kontraktami z polityką w tle. Nie ma takiej po prostu możliwości. Wedle powszechnie panującej opinii, mogę Państwu to ujawnić w tej chwili, na punkty swego czasu, wtedy kiedy akurat pan prezydent Kwaśniewski był w przysterach, tak bym powiedział, z lotniczego punktu widzenia, wygrał Gripen szwedzki na punkty. Natomiast była to decyzja absolutnie polityczna i nie ma co to tutaj, że wzięliśmy F-16, dlatego że to była decyzja polityczna, która miała ugruntować jakby nasze wejście do sojuszu, ugruntować nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Zawsze w podtekście gdzieś jest polityka, jeśli dochodzi do... To nie są, proszę Państwa, wózki dziecięce, to nie jest handel kwiatami, to nie są sprawy drugorzędne. Dam taki przykład, jak to wygląda na świecie. Myślimy, że największa liberalna gospodarka na świecie, czyli Stany Zjednoczone, tak naprawdę również nie podlegają tego typu wpływom. Otóż podlegają. Była taka sytuacja, że jedna z firm amerykańskich, której technologie są absolutnie kluczowe dla satelitów rozpoznania optoelektronicznego, amerykańskich satelitów rozpoznania optoelektronicznego, została wystawiona na sprzedaż i kupiła ją firma holenderska. Sprzeciwił się Kongres Stanów Zjednoczonych i do transakcji absolutnie nie doszło, dlatego że firma została uznana za narodowy majątek technologiczny Stanów Zjednoczonych, chociaż była prywatna. Prywatne konsorcjum holenderskie również chciało ją kupić i w tak liberalnej gospodarce jak amerykańska do tego nie doszło. Natomiast jeśli chodzi o śmigłowce, ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. My tutaj od dawna przypatrywaliśmy się i tutaj chciałem sprostować pana wstępną wypowiedź. Otóż przetarg nie był na śmigłowce Caracal, tylko przetarg był na śmigłowce wielozadaniowe i specjalistyczne. I tutaj jest pierwsze... Wygrały Caracale. Dokładnie, wygrały Caracale. Tutaj jest pierwsze ale. Otóż my, część grupy ekspertów, uważaliśmy, że ten przetarg został rozpisany w sposób niefortunny. Dlatego, że nie można było jakby stwierdzić, że śmigłowiec jedna platforma, zresztą wszyscy eksperci to mówili, wszystkie firmy biorące udział, wszystkie konsorcja, które zaangażowały się w tę rywalizację, mówił, że niefortunnym jest rozpisanie przetargu, w którym na jednej platformie miano zbudować zdolności takie jak ratownictwo rozbitków na morzu, zwalczanie okrętów podwodnych, operacje specjalne, czyli komandowskie, operacje typu dostawa i żołnierzy na pole walki, również lekkie wsparcie i jednocześnie miała to być platforma, która ma to być nadal platforma, która będzie koniem takim pociągowym wszystkiego w całym wojsku, bo i w wojskach lotniczych, i w lotnictwie wojsk lądowych, i w marynarce wojennej. I krótko mówiąc, jeśli helikopter jest do wszystkiego, tak, to znaczy, jeśli chcemy to zbudować na jednej platformie, to musi dojść do kompromisów, zawyżania cen i tak dalej, do wyposażenia specjalnego, które kosztuje, które jest trudne. Znaczy, mieliśmy duże pretensje do samej konfiguracji tego przetargu, ale doszedł do skutku ten przetarg.
o przetargu jeszcze za moment. Ja bym chciał jednak wrócić do tego handlu. Do Mistrali. Do Mistrali. Otóż tak. Tak, do handlu z polityką w tle, bo pan powiedział, że to są rzeczy właściwie, które się zdarzają na świecie. Tak. W tle zawsze pojawia się polityka większa lub mniejsza. Tylko zastanawiam się, jak w tym kontekście ma się polityka unijna do polityki polskiej. Bo Mistrale to był kontrakt między Francją a Rosją. Ale ja powiem o jeszcze jednym kontrakcie, który gdzieś tam, o którym nikt w ogóle nie mówi. Mianowicie w Mulino, niedaleko Kazania, powstał najnowocześniejszy poligon szkoleniowy armii rosyjskiej i wyposażyła ten poligon w najnowocześniejsze urządzenia europejskie treningowe, jakie można sobie wyobrazić, wirtualne i realne. W świecie realnym, wirtualnym można było ćwiczyć na tym poligonie. Konsorcjum Rheinmetall, które w tej chwili pomaga nam modernizować nasze Leopardy. I mało tego, że powstał taki poligon wirtualny w Mulino pod Kazaniem, to jeszcze w każdym z sześciu okręgów wojskowych w Rosji miano taki poligon zbudować. To jest moim zdaniem Niemcy straciły, oczywiście wycofano się pod presją Unii Europejskiej z tego, firma Rheinmetall się wycofała. Nie wiem, czy rząd federalny zrekompensował, bo to jest prywatna firma, to nie jest państwowa firma, czy zrekompensował, czy nie zrekompensował. W każdym razie, moim zdaniem w sumie straty tej prywatnej korporacji europejskiej mogły sięgać 20-21 miliardów euro, a Francja, bo to tak mówimy o tych Mistralach i tak dalej. My to śledzimy od wielu lat. Otóż te Mistrale, tak, z czegoś powstały te Mistrale? Otóż te Mistrale na początku miały być prezentem jednego z wielkich oligarchów rosyjskich dla Putina. Na początku. Mało tego, to było na tej zasadzie, że na jednej z wielkich wystaw Euronaval w Paryżu pewien pan z cygarem palącym się, co było zaprzeczeniem jakby zasad przeciwpożarowych, natomiast z wielką grubą forsą Rosjanin podszedł do stoiska DCNS-u w korporacji, państwowej korporacji francuskiej, i powiedział: chcę to, kupuję. Dokładnie tak było. Dokładnie tak było. A potem były negocjacje. Ale nie za gotówkę. Proszę? Nie za gotówkę. Nie, ale sądzę, żeby go było stać. Nie do końca sterowne. W każdym razie tak było, to był prapoczątek tej operacji, ponieważ w tym momencie Rosji były potrzebne śmigłowcowce, które mogłyby stanowić projekcję siły rosyjskiej. Bardzo oni sobie zbudują te śmigłowcowce, ale będzie to trwało dłużej niż zakup gotowego projektu. Natomiast Francuzi mają, notabene jedną z tajemnic tego wszystkiego jest to, że jedna z naszych znakomitych prywatnych stoczni zbudowała do francuskich Mistrali, do francuskich okrętów tego typu, całą dziobnicę i rufówkę, i to zrobiła znacznie lepiej niż stocznie francuskie. Natomiast żeby ten projekt tych okrętów miał sens, musiał zostać przerobiony pod śmigłowce i statki powietrzne rosyjskie, pod rosyjskie systemy przeciwlotnicze, i było niesłychanie trudno znaleźć klienta, który kupiłby te niepotrzebne, już wycofane z rynku okręty. Taki klient się znalazł w postaci Egiptu i zostały te okręty w tej chwili zostały wprowadzone do służby w marynarce Egiptu. Ale wracając do handlu. I teraz wróćmy do Polski. Polska ogłosiła, że ma program modernizacji technicznej sił zbrojnych w wysokości 130 miliardów złotych. To jest z grubsza rzecz biorąc jakieś ponad 40 miliardów dolarów. Stało się to w momencie kompletnej plajty na rynku zbrojeniowym, kiedy rządy cięły wydatki i tak dalej. Zleciały się wszystkie sępy z całego świata, wszystkie korporacje zbrojeniowe. Ale chciały jakąś część tego polskiego tortu tam sobie wziąć. Natomiast jest jeszcze drugie dno w tej całej historii. To jest ostatni przetarg, jest to ostatni przetarg na bardzo dużą kwotę, w którym polski przemysł zbrojeniowy, a chcę powiedzieć, że istnienie polskiego przemysłu zbrojeniowego, dobrze prosperującego, jest jakby dowodem na suwerenność i dowodem istnienia Polski, która się liczy. I
jak kania dżdżu, nasz przemysł zbrojeniowy potrzebuje nowoczesnych, zaawansowanych technologii. Natomiast teraz wróćmy do całej sprawy Airbusa. Otóż Airbus jest to koncern, międzynarodowy koncern europejski, który rzucił wyzwanie Amerykanom. I tutaj, proszę zwrócić uwagę, toczy się rywalizacja, w tle jakaś jest rywalizacja amerykańsko-europejska. O naszą duszę, o nasze zamówienia. O naszą europejską duszę, rozumiem. O naszą europejską duszę. I państwo sami wyciągną wnioski. Natomiast od wielu lat my uważamy, polska zbrojeniówka od wielu lat powinna znaleźć się w wielkich programach europejskich, nie amerykańskich, bo my jesteśmy mikrusem, my jesteśmy atomem dla amerykańskich korporacji. Natomiast dla korporacji europejskich możemy być bardzo dobrym partnerem. I to było tak pomyślane, że z politycznego punktu widzenia. Wielokrotnie pytali o komentarz w sprawie karakali, śmigłowców i tak dalej. Ja mówię, odstawmy te karakale na bok. Najważniejszy jest system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej za 50 może miliardów złotych. I w sumie powstała polityczne przekonanie poprzedniej ekipy i dzisiejszej ekipy, że ten system powinien się należeć Amerykanom. No to jak się powinien należeć Amerykanom, no to trzeba dać coś Europie, prawda? Trzeba dać coś Europie, żeby się na nas nie obraziło. Tak, ja nie mówię, że to jest mój pogląd, ale takie panowało przekonanie wśród polityków z poprzedniej koalicji i chyba dzisiejszej, nie wiem do końca, ale dzisiejsza koalicja jest też przekonana, że należy ten system obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej dać Amerykanom. Ja natomiast mówię, że powinno to być w ten sposób zrobione, z maksymalną korzyścią dla polskiego podatnika, dla polskiego przemysłu i żebyśmy oczywiście zyskali na tym w sferze obronnej. Natomiast to są kulisy tego wszystkiego. No i krok po kroku doszło do wyboru śmigłowców oferowanych przez koncern międzynarodowy, który nie jest tylko koncernem lotniczym. To jest koncern, który będzie budował za chwilę, będzie zaangażowany w budowę absolutnie niesamowitych zdolności, takich jak europejska zdolność obserwacji z kosmosu. Ja tylko chcę powiedzieć, że po kroku, który po niefortunnych, każdy rząd może powiedzieć, że nie chce. Było, poprzedni rząd podjął decyzję, ten rząd nie chce. Dziękuję, nie, to nam nie pasuje. Natomiast można to powiedzieć w sposób obcesowy, polityczny lub też w sposób delikatny. Można to powiedzieć w bardzo różny sposób. Do niedawna, ja 30 lat jeżdżę po wystawach zbrojeniowych i spotykam się z określeniem indyjski przetarg. Indyjski przetarg trwa z reguły od 6 do 12 lat i może nie przynieść niczego. Może skończyć się jego rozwiązanie. Powiedzieli mi moi koledzy, między innymi koledzy amerykańscy, to jest też ciekawe, amerykańscy powiedzieli mi, że zaczyna funkcjonować określenie polski przetarg śmigłowcowy na określenie tego, co... można to, ja powtarzam, to jest decyzja polityczna. Każdy rząd może zrobić coś, co chce, natomiast trzeba wziąć pod uwagę plusy i minusy. A minus jest taki, że w rywalizacji europejskiej jest taka wielka organizacja francuska DGA do spraw handlu uzbrojeniem, nowoczesnych technologii, zarządzania projektami. I ona klasyfikuje kraje A, B, C i czwarta kategoria. Myśmy byli w kategorii najważniejszej A, to znaczy kraje sojusznicze, z którymi należy realizować partnerskie porozumienia, takie jak wspólne zdolności kosmiczne, wspólne zdolności pancerne, wspólne zdolności morskie i wspólne projekty. Na zasadzie wymiany technologii, nie na zasadzie kupowania spółki, na zasadzie wymiany technologii. Dzisiaj spadliśmy do grupy B. Grupa B to są kraje sojusznicze, którym można coś sprzedać. A kraje C to są kraje, z którymi się handluje, ale na zasadzie niechęci, a kraje czwartej kategorii, niewymienionej D, z którym się w ogóle nie handluje. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego handlu karakale za Mistrale. W wersji, którą przedstawił Aleksander Kwaśniewski, wygląda to tak, jakby Polska miała zadośćuczynić Francji za to, że Francja poniosła pewne straty w handlu z Rosją na skutek polityki europejskiej, a nie polskiej. Tak jest, ale to proszę... Jest szczególnie pojmowana solidarność europejska. Ja to rozumiem. Może istnieć taki pogląd, natomiast proszę mi to udowodnić.
Otóż jedną z istot zawiłości na rynkach zbrojeniowych, tych wielkich kontraktów na rynkach zbrojeniowych, a proszę mi, tak samo mogę zapytać, a niech mi pan udowodni, znaczy sobie też mogę takie pytanie zadać. Proszę panie Wojciechu Łuczaku mi udowodnić, że wygrał Gripen w Polsce na punkty, a nie F-16. Problem polega na tym, że to się nie mówi publicznie, tego się nie robi publicznie, nie ma dokumentów. Po prostu ustala się to w korytarzu, tak żeby nikt nie słyszał. A czy to jest temat dla CBA, tak jak chce tego Prawo i Sprawiedliwość? Nie, no skąd to, w jaki sposób można dowieść czegoś, co się ustala między, w cztery oczy, między kilkoma politykami rządzącymi, co jest przedmiotem... Proszę państwa, chciałbym powiedzieć, że na tym szczeblu, myślę, proszę sobie zdać sprawę, na tym szczeblu podejmowania decyzji strategicznych o uzbrojeniu, o miliardach wydanych na programy zbrojeniowe, nie ma żadnego zapisu, że ktoś się z kimś umówił. To jest rzecz oczywista, że się komuś ufa. Raz się nie zaufa i ten człowiek jest wykluczony z gry. W przemyśle zbrojeniowym, w kontraktach zbrojeniowych, gentleman X, załóżmy, że z Warszawy dzwoni do dżentelmena Y w Kalkucie i mówi, słuchaj, jest mi coś potrzebne, znamy się 20 lat, nie potrzeba papieru. Ci panowie sobie ufają. Jeśli w tym biznesie straci się zaufanie, to raz i na zawsze. Obawiam, nie chciałbym być złym prorokiem, ale to, co się dzieje w tej chwili, przecież mamy do czynienia w tej chwili z ponownym de facto zaproszeniem wszystkich trzech partnerów tego przetargu do złożenia ofert. No, nie chciałbym tego oceniać, ale ja tylko, proszę, państwo sami wyciągną wnioski. Ja tylko mówię, że gentleman X umawia się z gentlemanem Y na drugim końcu świata, bo się znają 20 lat i prowadzą interesy, są wielkimi biznesmenami państwowej korporacji zbrojeniowej. Ich słowo wystarczy, ich zapewnienie wystarczy. Jeśli jeden sparzy się na drugim raz, to już nigdy więcej nie podniesie słuchawki telefonu od tego człowieka. Tak to działa w tym biznesie i ja się bardzo boję, żebyśmy tutaj stawiam trzy kropkę po tym, co się stało. Znaczy inaczej, istnieje tu kwestia zaufania. Ufa się komuś w tej branży lub się traci zaufanie na zawsze. Na zawsze, powtarzam. Pan wspomniał o kategorii A, która u Francuzów oznacza handel, czy właściwie wymianę technologii. Wymianę technologii. Na zasadzie zaufania i przyjaźni. Tak. Tyle, że osoby, które przyglądały się pertraktacjom, twierdzą, że francuska strona traktowała stronę polską dość kolonialnie. Ja mam trochę inne informacje, tak bym powiedział. Nie twierdzę, że mogą być moje informacje dobre, albo czyjeś informacje złe, albo i na odwrót. Natomiast ja mam inne informacje. Francuzi zgodzili się prawie na wszystko, dlatego że dla nich sprzedaż tych śmigłowców była bardzo istotnym elementem, nie tylko finansowym, ale wejścia poprzez Polskę na rodzące się rynki Europy Środkowej i Wschodniej, zbudowania tutaj przyczółka, nie tylko promieniującego na Polskę, ale i przyszłości na Ukrainę. Ja mam informację, że Francuzi, była to sprawa, którą omawiano w Pałacu Elizejskim jako sprawę najwyższej wartości. Chciałbym zwrócić uwagę, że kiedyś, kiedy Polska wybierała samolot wielozadaniowy, prezydenci Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza jeden, bardzo w Polsce popularny, określili sprawę wygrania w Polsce samolotu F-16 jako must win. Musimy to zwyciężyć. Francuzi również zrobili tak, żeby to doszło do właściwego finału. Mało tego, wszyscy byli zdziwieni, że Francuzi ulegają w końcu, mało tego, ostatnia odpowiedź Francuzów na bardzo wygórowane nasze żądania dotyczyła sprawy z początków października. I taki list został wysłany, z tego co ja wiem. No to mogę się mylić, naprawdę. Mogę się mylić, ale ja nie reprezentuję żadnej ze stron. Natomiast
czy strony rządowej, czy strony francuskiej. Natomiast chciałbym powiedzieć jedno. Państwo wyciągniecie wnioski. Airbus jest koncernem, który buduje samoloty pasażerskie, odrzutowce pasażerskie i rzucił skutecznie wyzwanie amerykańskim korporacjom. Airbus jest solą wokół amerykańskich korporacji. Airbus buduje rakiety. Airbus jest korporacją, która skupia przemysły zbrojeniowe Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i wejście Polski do nowych, na przykład na koniec, powstała koncepcja budowy nowego czołgu XXI wieku. Jeśli polski wagonik pancerny, malutki, nie zostanie doczepiony do tego europejskiego eszelonu, no to zostaniemy na stacji bocznej. Sprawa do przemyślenia. Wojciech Łuczek, wydawca magazynu Raport, Wojsko, Technika, Obronność. Bardzo dziękuję. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie Piotr i Paweł. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup laptop Acer, procesor Intel Core i5 za 2699 zł i odbierz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Kiedy na hemoroidy dostałam tabletki Procto Hemolan Control, byłam zdziwiona. Tabletki na hemoroidy? Tak, bo musiałam wzmacniać żyły od wewnątrz, by hemoroidy nie nawracały. Tabletki doustne Procto Hemolan Control wzmacniają naczynia żylne oraz zwalczają stany zapalne. Procto Hemolan Control. Tabletki Diosmina. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Nigdy właściwie nie chciałam rzucać palenia. Ten cały głód papierosa, zdenerwowanie, rozkojarzenie, a ja nie chciałam tak się męczyć. Na szczęście dowiedziałam się, że jest Desmoxan, z którym przestajesz palić już, bo to naprawdę proste. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg, przeciwwskazania na wrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca, uderze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Co tutaj? O, słyszałeś ten dźwięk? Co to było? Kotku, tak brzmią trzy koła w plecy. Nagłe wydatki pojawiają się nagle. W Getin Banku to rozumiemy. Dlatego kredyt do 17 tysięcy złotych otrzymasz bez zaświadczenia o dochodach i wyciągu z konta. Getin Bank. Szanujemy czas i pieniądze. Przypominamy, że ostateczna kwota kredytu zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty dostępne w oddziałach banku i na getinbank.pl. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Irigasin pomaga natychmiast. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu! Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja Cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Aflofa. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. To był
była reklama. Autopromocja. Schroniskom dla zwierząt można pomagać na różne sposoby. Można przynieść karmę albo zostać wolontariuszem. Najważniejsze, żeby pomagać. Dlatego już 22 października Radiowa Czwórka zaprasza słuchaczy Polskiego Radia na wspólne wyprowadzanie psów. Spotkajmy się w azylu pod Psim Aniołem. Zaczynamy o godzinie 10.00. Wszelkie informacje dostępne są na stronie Czwórka Online. Autopromocja. Jest 17. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W Brukseli rozpoczął się szczyt Unii Europejskiej. Przywódcy mają rozmawiać o kryzysie migracyjnym, relacjach z Rosją i o jej udziale w konflikcie w Syrii. Nie będzie debaty o CETA na wiejskiej. Sejmowa komisja odrzuciła wniosek PSL w tej sprawie. Polscy naukowcy pracują nad wynalezieniem leku na wirus Zika. To, co jest taką bardzo dużą trudnością, to jest to, że te wirusy są bardzo zmienne i że te wirusy bardzo łatwo uciekają przed działaniem takiej szczepionki. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. W Brukseli rozpoczął się szczyt Unii Europejskiej. Przywódcy mają rozmawiać o kryzysie migracyjnym, relacjach z Rosją, w tym o jej udziale w konflikcie w Syrii. Szczyt zaczął się od spotkania szefów państw i rządów z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem. Tematem pierwszej części obrad jest kryzys migracyjny. Sprawa ta w ostatnich miesiącach bardzo podzieliła kraje Unii na zwolenników rozdzielania uchodźców według narzuconych kwot oraz przeciwników takiego rozwiązania. We wrześniu w Bratysławie przywódcy uznali, że należy szukać nowego kompromisu w sprawie migracji. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że nie ma już obecnie entuzjastów w Unii co do tego, by przymuszać kraje członkowskie do przyjmowania uchodźców. Do niedawna Komisja Europejska naciskała na obowiązkowy i automatyczny podział uciekinierów. Naciskały też na to niektóre kraje południa. Przeciwne były państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Teraz nastąpiła zmiana, przyznał szef Rady. Dodał jednak, że każde państwo powinno pomóc w rozwiązaniu kryzysu. Wszyscy powinni okazywać w tej sprawie solidarność i jakąś formę pomocy jeden drugiemu powinien świadczyć. Dotyczy to także Polski i innych krajów naszej części Europy, a więc wydaje się, że w grudniu będziemy gotowi z pewnymi propozycjami, które wreszcie przerwą te dyskusje o przymusach, o braku solidarności i znajdziemy rozwiązanie, gdzie wszyscy będą gotowi pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego, ale nie na siłę. Kraje Grupy Wyszehradzkiej zaproponowały niedawno więcej elastyczności w kryzysie migracyjnym. Chodzi o to, by była ona mierzona nie tylko liczbą przyjętych uchodźców, ale by była brana pod uwagę także oferowana pomoc w ochronie zewnętrznych granic Unii. Jutro na szczycie w Brukseli szefowie państw Unii Europejskiej mają przyjąć stanowisko w sprawie podpisania CETA. Wymaga to zgody wszystkich państw członkowskich. Tymczasem zastrzeżenia do umowy mają Belgia oraz Rumunia i Bułgaria. Jeśli Rada Unii Europejskiej, w skład której wchodzą liderzy poszczególnych państw, podejmie decyzję o przyjęciu CETA, możliwe będzie tymczasowe stosowanie tej umowy. Jej pełne wejście w życie uwarunkowane jest przyjęciem CETA przez Parlament Europejski i ratyfikowaniu tej umowy przez wszystkie kraje członkowskie. Dziś Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej odrzuciła wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego o przedstawienie na tym posiedzeniu Sejmu informacji rządu w sprawie CETA, umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą. PSL jest zdania, że umowa ta jest niekorzystna dla sektora rolno-spożywczego. Partia ta wielokrotnie apelowała o jej niepodpisywanie. Rzecznik PiS Beata Mazurek, odnosząc się do postawy ludowców w sprawie CETA, określiła ją mianem rozdwojenia jaźni. Przypomniała, że negocjacje dotyczące tej umowy zostały zakończone w 2014 roku za rządów koalicji PO-PSL. Dzisiejsza krytyka naszego rządu w związku z ewentualnym podpisaniem umowy jest nieuprawniona, nieuzasadniona. To jest wyłącznie gra polityczna po to, żeby zjednać sobie opinię rolników, ale rolnicy mam nadzieję, że mają świadomość tego, że ten dzisiejszy stan zafundowała nam poprzednia koalicja, która mam nadzieję, że też doprowadziła do tego, że ta umowa, jeśli zostanie podpisana, będzie dla nas umową korzystną. Jakub Stefaniak, rzecznik klubu PSL, powiedział, że w sprawie CETA PSL zawsze, nawet będąc w koalicji z PO, nie zmieniło zdania. Zawsze stanowisko, jeśli chodzi o ministrów rolnictwa, było negatywne do umowy CETA, a negocjacje były tajne i państwa członkowskie nie brały w nich udziału. W imieniu Unii Europejskiej tę umowę negocjowała Komisja Europejska. Postępy negocjacji były przedstawiane opinii publicznej, ale nie szczegóły. Pragnę też przypomnieć, że dzisiaj mamy zaskakującą sytuację, gdzie w obronie
polskiego rolnictwa i przede wszystkim zdrowia polskich konsumentów stoją Belgowie czy Rumuni, a polski rząd podwinął ogon. Wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański powiedział, że polski MSZ liczy na to, że umowa CETA o wolnym handlu Unii Europejskiej z Kanadą zostanie zawarta. Dodał, że brak umowy byłby bardzo złym sygnałem. Antoni Macierewicz tłumaczy, że podstawą prawną pilnej potrzeby zakupu śmigłowców jest oficjalny wniosek dowódcy operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Polskiego. Minister Obrony Narodowej odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w związku ze sprawą kupna helikopterów dla polskiej armii. Posłowie opozycji zarzucali MON zerwanie negocjacji z francuskim Airbusem i zaprzepaszczenie szansy na szybszą modernizację armii. Antoni Macierewicz powiedział, że ceni francuski koncern, ale nie godzi się na to, by Polska była filarem jakiejkolwiek zagranicznej firmy. Według szefa MON umowa z Airbusem nie przewidywała wymiernych korzyści. Nie jest prawdą, iż w ramach tego przetargu i w ramach tego offsetu brane były pod uwagę jakiekolwiek miejsca pracy w Radomiu. Niestety nie były brane, a powinny być brane. Co do tego pełna zgoda, ale to jest kłamstwo po prostu. Antoni Macierewicz mówił, że w fabryce w Łodzi miało pracować się nie kilka tysięcy, a tylko 200 osób. Szef MON podkreślił, że do nowego postępowania na zakup śmigłowców zaproszono 3 podmioty. Ministerstwo Obrony Narodowej będzie zmierzało w toku całego procesu wyposażenia polskich sił zbrojnych w co najmniej 50 śmigłowców do tego, żeby każda z fabryk produkujących w Polsce mogła dostarczyć niezbędny siłom zbrojnym sprzęt. Przedwczoraj poinformowano o zaproszeniu przez MON do wstępnych rozmów 3 producentów, którzy brali udział w poprzednim przetargu na śmigłowiec dla armii. Śmigłowce mają zostać zakupione z budżetu MON wynoszącego 1 mld zł. Decyzję w tej sprawie podjął minister Antoni Macierewicz. 3 zaproszone do rozmów podmioty to PZL Mielec, Świdnik oraz Airbus. Tymczasem Platforma Obywatelska chce powołania komisji śledczej w sprawie przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Były wiceszef MON Czesław Mroczek z PO podkreślał w Sejmie, że komisja miałaby zbadać nie tylko sytuację po zakończeniu rozmów z Airbusem, ale także wcześniejsze negocjacje z producentem Caracali prowadzone przez rząd PO-PSL. W tym wniosku o komisję śledczą obejmujemy również nasze postępowanie. Mówimy, wyjaśmy nasze postępowanie i wyjaśmy to, co teraz jest robione. 2 światy, unieważnienie przetargu, podzielenie zamówienia i zlecenie po uważaniu. Czesław Mroczek mówił, że resort obrony nie potrafi przekazać klarownego planu zakupu śmigłowców. Ile śmigłowców zamierza pozyskać Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej? Czy te 6 z 10 października? Czy te 8 zapowiedziane 11 października? Czy te polsko-ukraińskie? Czy te 21 zapowiedziane chyba 13 października? Czy te kilka zapowiedziane 18 października w ramach pilnej potrzeby operacyjnej? Proszę Państwa, na naszych oczach upada jeden z najważniejszych programów modernizacyjnych polskich sił zbrojnych. Polityk PO stwierdził również, że deklaracja MON o pilnej potrzebie operacyjnej zakupu śmigłowców to obawa przed sprawdzaniem dokumentów przez prokuraturę i CBA. 11 300 000 000 zł. Tyle pieniędzy trafiło do polskich rodzin po 6 miesiącach funkcjonowania programu Rodzina 500+. Wsparciem zostało objętych 55% wszystkich dzieci do lat 18. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dziś raport dotyczący funkcjonowania programu. Prezentacji tej przysłuchiwał się nasz reporter Łukasz Sobolewski. Jakie jeszcze zaprezentowane dziś dane zwróciły Twoją uwagę? Na pewno te wskazujące, że programem objętych zostało ponad 3,5 miliona dzieci, a środki z niego trafiły do 2 700 000 rodzin. Zdaniem minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej 500+ już wpływa korzystnie na życie polskich rodzin. Cieszy to, że poprawia się sytuacja polskich rodzin, że ponad 3 700 000 to świadczenie ma też wpływ na polską gospodarkę. Natomiast nie widzimy negatywa to w dłuższej perspektywie czasowej oceniać. Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, profesor... Wpłynie na to, że za tym prosłup, które wspomagają rodziny... ...i społecznej od chwili wprowadzający osób. W przyszłym roku na potrzeby programu zabezpieczono w budżecie kwotę 23 miliardów złotych. Dane resortu pracy dotyczące funkcjonowania programu 500+ przedstawił nasz reporter Łukasz Sobolewski.
Rosyjskie służby zatrzymały mężczyznę podejrzewanego o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. Jak informuje agencja RIA Nowosti, mieszkaniec Tatarstanu miał związki z dżihadystami Państwa Islamskiego. 36-letni mężczyzna należał do radykalnej grupy wyznawców islamu. Śledczy ustalili, że utrzymywał on kontakty z terrorystami Państwa Islamskiego i wysyłał im pieniądze. Z danych operacyjnych wynika, że już w lipcu skonstruował 3 bomby domowej produkcji, wykonane z materiałów pirotechnicznych. Próbne eksplozje przeprowadzał w opuszczonej fabryce na peryferiach Kazania. Najprawdopodobniej planował wysadzenie w powietrze któregoś z miejscowych zakładów przemysłowych. Postępowanie karne w tej sprawie prowadzi Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej przy współpracy z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. W tym roku już kilkakrotnie rosyjskie służby zatrzymywały grupy mężczyzn planujących zamachy w Moskwie i innych dużych miastach federacji. 10 tysięcy uchodźców z Syrii na terenie Libanu zostanie objętych kompleksową opieką przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. To organizacja pożytku publicznego specjalizująca się w dziedzinie międzynarodowej pomocy. Dzięki 12 milionom złotych dotacji z polskiego MSZ będzie można zapewnić dach nad głową dla 7,5 tysiąca osób, które schroniły się w sunnickich miejscowościach w północnym Libanie oraz niemal 2 tysiącom osób, które przebywają w chrześcijańskich dzielnicach Bejrutu. Polscy pracownicy humanitarni rozpoczęli już monitoring w miejscowościach położonych w pasie od 1 do 10 kilometrów od granicy syryjskiej. Ustalają, którym z kilkudziesięciu tysięcy syryjskich rodzin pomoc potrzebna jest najpilniej. Chodzi przede wszystkim o dopłaty do kosztów wynajmu lokali mieszkalnych. Jak wyjaśnia prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk, to często bardzo prowizoryczne schronienia. Są to garaże, są to piwnice, są to niedokończone budynki, albo budynki, które dopiero co zostały zniesione z gołych pustaków i gołych cegieł, często bez okien i drzwi. Libańskie władze nie zezwalają na budowę obozów dla uchodźców, nie pozwalają też Syryjczykom podjąć legalnej pracy. Nidal Ahmadi uciekł z rodziną z okolic Hamy 4 lata temu. Pracuję nielegalnie jako dorywczy robotnik, zarabiam tak mało, że nie stać mnie na zapłatę $200 czynszu i kupno żywności. Liban nie radzi sobie z masowym napływem uchodźców z Syrii. W 4-milionowym kraju jest już ich ponad 1,5 miliona. W północnej prowincji Akkar liczba syryjskich uchodźców jest niemal taka sama jak ludności libańskiej. Z Kobajat, Michał Strzałkowski, Polskie Radio. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi w Libanie na granicy z Syrią największy program pomocy humanitarnej realizowany przez polską organizację pozarządową. Kilka tysięcy Polaków przyjechało do Rzymu, aby podziękować papieżowi za jego wizytę w Polsce. O godzinie 17 w Wiecznym Mieście rozpoczyna się Narodowa Pielgrzymka. Polacy pozostaną w Rzymie do niedzieli. W tym czasie między innymi spotkają się z Franciszkiem na audiencji. Grzegorz Maciak. Pielgrzymka rozpocznie się mszą w bazylice Santa Maria Maggiore. Modlitwie będzie przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski. Wiceprzewodniczący Episkopatu Polski wymienia 4 główne powody pielgrzymowania do Wiecznego Miasta. To podziękowanie za Światowe Dni Młodzieży, wizytę papieża w Polsce, 1050. rocznicę chrztu Polski i rok miłosierdzia w Kościele Katolickim. Chcemy podziękować Ojcu Świętemu. Będzie specjalna audiencja. Będą także nabożeństwa dla całej polskiej pielgrzymki, 4 patriarchalnych bazylikach. To będą bardzo ważne dni, mówi przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Ojciec Święty już jakby wprowadził też w tego ducha pielgrzymki, wspominając na audiencji środowej postać błogosławionego Jerzego Popiełuszki i podkreślając jego zasługi dla Kościoła w Polsce i dla polskiego społeczeństwa. Do pielgrzymki zorganizowanej przez Episkopat mają dołączyć marszałkowie Sejmu i Senatu, premier Beata Szydło i reprezentujący Andrzeja Dudę Małgorzata Sadurska, szefowa Kancelarii Prezydenta. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Naukowcy z Krakowa, Gdańska i Wrocławia rozpracowują wirus Zika i szukają leku, który zahamuje zakażenie. Badacze analizują sposób działania jednego z ważniejszych enzymów, czyli białek tego wirusa. Jak tłumaczy profesor Krzysztof Pyrć z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, poszukiwania leku są prowadzone na całym świecie. Miejmy nadzieję, że mi się to uda. To, co jest taką bardzo dużą trudnością, to jest to, że te wirusy są bardzo zmienne i że te wirusy bardzo łatwo uciekają przed działaniem takiej szczepionki. Dobrym dowodem na to może być, że w przypadku wirusa zapalenia wątroby typu C my dalej nie mamy szczepionki. A wirus Zika jest znany od lat 40. XX wieku. Rozprzestrzenił się w Azji, Ameryce i Europie. Objawy zakażenia przypominają objawy grypy. Wirus jest szczególnie niebezpieczny dla kobiet w ciąży, bo może powodować małogłowie dziecka. Prognoza pogody.
Dzisiaj pochmurno i deszczowo. Temperatura od 8 do 12 stopni. Chłodniej tylko na północnym wschodzie i na Podhalu. Tam od 6 do 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie Piotr i Paweł. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup smartfon Huawei P9 z podwójnym aparatem za 2199 zł i odbierz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. O, Marysia ma katar. Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem gliceryny. Małe opakowanie i aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Purinasin. Więcej niż woda morska. Jak sprawdzamy, które warzywa i owoce są najlepsze? Ilu kucharzy, tyle sposobów. Ale w jednym zgadzamy się wszyscy. Najlepsze muszą być świeże. Przywożone codziennie, nawet w niedzielę. Tak jak tu, na ryneczku Lidla, gdzie wszystko jest świeże i soczyste. A już teraz na ryneczku Lidla wszystkie świeże jabłka aż do 52% taniej. Aż do 52% taniej. A soczyste czerwone grejpfruty jedynie za 4,49 za kilogram. 4,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Super hity w super cenach. Po prostu super okazje tylko teraz w Drogeriach Natura. Makijaż, pielęgnacja, perfumy, farby do włosów. Aż do 50% taniej. Sprawdź w drogeriach stacjonarnych i na drogerienatura.pl. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. O, dzień dobry. Kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy coś pan spróbuje? Spróbuję. Wygrać 300 tysięcy. Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Czyli ciasteczka nie podawać? Graj w punktach lotto. To była reklama. Jest 17:17. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. Dzień dobry Państwu. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Moimi gośćmi są dzisiaj Tadeusz Płużański, Super Express. Witam serdecznie. I Tomasz Sawczuk, Kultura Liberalna. Dzień dobry. Dzień dobry, dzisiaj był gorący dzień. Jakoś często ostatnio te gorące dni bywają. Dzisiaj gorący dzień w Sejmie, była informacja rządu o kontrakcie na Caracale, a w zasadzie o tym, że tego kontraktu nie będzie. No i wystąpienia posłów PiS i posłów opozycji na ten temat. To, co istotne, to w zasadzie jest pytanie takie podstawowe. O co idzie w tym sporze, zdaniem panów? No cóż, dyskusja w Sejmie gorąca, może dlatego, że na zewnątrz chłodno, ale tak na serio. No, oczywiście tego typu przetargi, tego typu decyzje wojskowe, ale też polityczne zawsze będą budziły emocje. To nie jest pierwsza debata, która rozgrzewa polityków i jak sądzę też opinię publiczną, no bo jednak Polacy chyba są zainteresowani tym, jak jesteśmy chronieni jakim sprzętem, chociaż zapewne nikt nie zna szczegółów, prawda? Dlatego ja też się nie podejmuję powiedzieć, który śmigłowiec jest lepszy. Prawda? Natomiast jesteśmy zgodni. natomiast, no cóż, no tutaj ja myślę, że mamy do czynienia z jednej strony z pewnym, ta dzisiejsza debata, z pewną konsekwencją decyzji politycznej, która zapadła. Prawda? Dyskusja sejmowa jest tylko dopełnieniem tego, co się stało. Prawda? Rząd zrezygnował z tego przetargu, wybrał inne rozwiązania. Ale mnie bardziej interesuje właściwie nie tu i teraz, tylko może to, co z tego wynika w takiej perspektywie dłuższej, czyli to jest po prostu pytanie o nasze sojusze, moim zdaniem, prawda? Czy bardziej wiązać się z partnerem europejskim, w tym przypadku francuskim, czy jednak stawiać bardziej na sojusze euroatlantyckie, prawda? I tutaj mamy ten sprzęt amerykański. No ja wybieram
wybieram mimo wszystko sojusz z Amerykanami, chociaż jak wiemy z historii, zarówno Francuzi nie do końca spełnili oczekiwania okrucieństwa Polski, jednak ten sojusz z Ameryką oceniamy. Pan Tomasz też uważa, że to jest kwestia płaszczyzn. Na pewno jedna z nich, ale nie jestem pewien, czy najważniejsza w aktualnym. Ja zresztą intuicyjnie wybieram Europę, a nie Stany Zjednoczone, dlatego że jesteśmy częścią Europy, a nie częścią Stanów Zjednoczonych i zależy nam na tym, aby ta Europa była silna i możliwie zintegrowana politycznie i gospodarczo. Natomiast ważnym kontekstem tej dyskusji jest fakt, że to poprzedni rząd zadecydował o zakupie Caracali. No i teraz nic dziwnego, że Antoni Macierewicz, przedstawiając powody zmiany swojej decyzji, stara się również podkreślić tę kwestię tego, że to polityka Prawa i Sprawiedliwości ma znów powodować, że Polska, jak lubi powtarzać, rząd wstaje z kolan i będzie prowadzić politykę podmiotową i korzystną dla Polski. Ja szczególnie, uderzyło mnie szczególnie w wystąpieniu Antoniego Macierewicza dzisiaj, że posługuje się on takim argumentem, że to ci sami ludzie, którzy po katastrofie smoleńskiej bronili interesu Rosjan, również bronią tej umowy z Airbusem. Wydaje mi się, że tego rodzaju argumenty nie powinny po prostu padać w debacie publicznej i one są szkodliwe zarówno dla naszego życia politycznego wewnątrz kraju, jak i są też szkodliwe na zewnątrz. To znaczy, czy Antoni Macierewicz, czy jemu się wydaje, że za granicą nie słychać tego, co on mówi, czy to jest zresztą też taka wada ministra Waszczykowskiego, który często wypowiada ostre słowa pod adresem różnych osób, które przecież ostatecznie koniec końców dowiedzą się tego. I Polska, to jest taka obawa, że Polska z czasem będzie traktowana coraz mniej poważnie. Już od Alain Juppé wypowiedział się, być może prawdopodobnie przyszły prezydent Francji, wypowiedział się na temat swojej wizji Unii Europejskiej w przyszłości, takiej silnie zintegrowanej, w której, jak sądzi, dla państw takich jak Polska czy Węgry nie byłoby miejsca. I tu nie chodzi o to, żeby przejmować się tym, co mówi francuski polityk, bo to też nie jest tak, że musimy specjalnie się takich słów obawiać. Chodzi tylko o to, że jest ważne, aby Polska była częścią tego bloku zachodniego, tej zintegrowanej Europy. To tego pośmigłowców jakby w bloku zachodnim nas sytuuje, tylko jest pytanie, czy to jakby, czy cały przebieg tego procesu, to znaczy to, że Platforma podejmuje decyzję o przetargu, o rozstrzygnięciu przetargu przed wyborami, kiedy wydaje się już prawdopodobne, że może władzę utracić i de facto jakby pokazanie tego jest, ma być wyborczym atutem prezydenta Komorowskiego wtedy. To jest jedna rzecz. A druga, że PiS przejmuje władzę po Platformie, teoretycznie powinien uszanować władzę poprzedników. Czy tu nie jest jakiś taki błąd w działaniu naszej całej klasy politycznej, że tego typu fundamentalne decyzje powinny być tak naprawdę uzgadniane, nawet jeżeli toczy się jakąś polityczną walkę na śmierć i życie, to nie powinno być tak, że na zewnątrz jakoś jesteśmy monolitem. Pan Tadeusz. Ja tylko dwa zdania dopowiem, bo chciałbym, żeby to było jasne. Ja oddzielam kwestię wyboru śmigłowców od kwestii tego, czy jesteśmy zintegrowani, czy nie z Europą. To znaczy, chodzi o to, że cena śmigłowców, ich walory techniczne i tak dalej, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest sposób, w jaki się operuje na tej arenie międzynarodowej. I o ile o pierwszej kwestii dyskutują eksperci i też występują między nimi różnice, jedni uważają, że powinniśmy się zdecydować na ofertę amerykańską, drudzy na francuską, o tyle jeżeli chodzi o kwestię w rodzaju dotrzymywania umów, właśnie tej współpracy międzypartyjnej, żeby nasza polityka była jakkolwiek długofalowa niż tylko w perspektywie czteroletniej, jest odrębną sprawą, a mam wrażenie, że bardzo zaniedbywaną przez aktualny rząd. No, tutaj może... Co to mówi o naszej elicie tak naprawdę, przebieg tej całej... historii. Świadczy zapewne nie najlepiej, natomiast ja bym jeszcze się odniósł do tego wątku, prawda, europejskiego. No jednak proszę zauważyć, w europejskie bezpieczeństwo czy europejska armia jest pewną fikcją, prawda, tego nie ma, prawda, i czy rzeczywiście musimy się integrować z czymś, co właśnie nie funkcjonuje, prawda, jesteśmy zintegrowani w sferze ekonomicznej, politycznej, zapewne powinniśmy budować, ale też nie za wszelką cenę, prawda.
naprawdę. Ja jednak podkreślam interes Polski, polskiego bezpieczeństwa i też niepokoiły mnie te pohukiwania Francji, że oni nagle będą, prawda, robili przegląd wszystkich kontraktów zawartych z Polską, bo wydaje mi się, że... Przegląd ciężarówek zaczęli we Francji i polskich, tak. No więc dosyć... właśnie, no to jest aberracja, prawda, to oni tutaj intensywne. Byli też nie w porządku, prawda. Natomiast wydaje mi się, że sprawa jest poważniejsza, prawda, że ja nie przyjmuję do wiadomości takiej oto wersji, że tylko dlatego, żeby dopiec Platformie Obywatelskiej, PiS zerwał kontrakt na śmigłowce. No to byłoby absurdalne, prawda? Sądzę jednak, że coś tam było nie w porządku, prawda? Że te umowy po prostu były dla nas nie do końca korzystne i dlatego się zdecydowano na ten jednak radykalny krok. Zgoda, jeśli chodzi o generalia, że powinniśmy mieć pewną ciągłość, jeśli chodzi szczególnie o te sprawy strategiczne, prawda, czy politykę zagraniczną, czy właśnie politykę obronną, ale zakładam, że po prostu te negocjacje trzeba było przerwać, no bo zawierały szereg nieprawidłowości. No, wychodzą na jaw kolejne elementy, prawda, tej układanki. Trzeba też poważnie, jak sądzę, podejść do słów byłego prezydenta Kwaśniewskiego, o tym wiązanym, prawda, układzie z Mistralami. Tak? No czy to wyjaśnijmy, jest... czyli że bo Aleksander Kwaśniewski powiedział, że to był no, deal, tak to nazwijmy, tak? To znaczy Francuzi nie kupują Mistrali, ale w zamian za to i tracą na tym pieniądze, bo warto powiedzieć, znaczy Francuzi nie sprzedają Rosji Mistrali, które już były wybudowane w ramach sankcji, tracą na tym pieniądze, ale jakąś rekompensatą ma być kontrakt na nasze śmigłowce. A to tak, ja zapytam przekornie, a jeżeli to prawda, to źle? Znaczy, no to jest geopolityka i robienie interesów z różnymi krajami. Jeżeli to byłby środek do tego, żeby odstręczyć Francję od Rosji, to byłoby źle? Zgoda, tylko no właśnie, tutaj poznajemy szereg elementów, o których nie wiedzieliśmy, prawda, które były też no, siłą rzeczy skrywane przed opinią publiczną. Nie wiem, czy akurat przyciąganie na siłę Francji, prawda, do Polski jest dobrym pomysłem. Jeszcze raz pozwolę sobie odwołać się do historii. Tutaj kolega powiedział, że wolałby jednak sojusz europejski, a nie euroatlantycki. Jednak z naszych doświadczeń historycznych wynika, że no jeżeli na kimś mamy się oprzeć, to bardziej na Stanach Zjednoczonych. Francja kompletnie zawalała zawsze nasze, prawda, współpracę z nami. Pamiętamy rok 1939, prawda? Jakoś tam się o nas starał, Daleko nie sięgam, ale jeszcze słowo. Jeśli można. Natomiast jednak to właśnie nie jakiś prezydent Francji czy premier Francji pomogli obalić komunizm, tylko Ronald Reagan, prawda? Pamiętajmy o tym. A w dzisiejszym kontekście, proszę mi skończyć, jednak tą siłą realną, która może nam zapewnić bezpieczeństwo, jest po prostu NATO, a nie Francja. To teraz dwa słowa do pana, za chwilę kończymy. Wydaje mi się, że nie będziemy teraz rozmawiać o przyczynach upadku Związku Radzieckiego, bo to jest absurdalne w kontekście bezpieczeństwa istotne jest to, że silna Unia Europejska, poprzez którą Polska może załatwiać część swoich interesów, chociażby z Rosją, jest dla nas czymś bardzo istotnym i w tym sensie nie jest zupełnie tak, że to jest taka alternatywa, że jak się oprzemy na Amerykanach, to możemy zrezygnować z Francji, albo jak się oprzemy na Francji, to możemy nie kontaktować się z Amerykanami. No i tutaj postawimy kropkę, bo w tej chwili będzie serwis informacyjny. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19:15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu.
Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19:15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Jest 17:30. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. W Brukseli trwa szczyt Unii Europejskiej. Przywódcy europejscy rozmawiają m.in. o kryzysie migracyjnym. W serwisie także Sejm i gorący spór w związku z zakupem śmigłowców dla polskiej armii. Na koniec rząd Szkocji, który opublikował projekt ustawy o referendum w sprawie odłączenia się od Wielkiej Brytanii. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Kryzys migracyjny i Rosja to główne tematy pierwszego dnia unijnego szczytu, który rozpoczął się w Brukseli. Jutro europejscy przywódcy rozmawiają o umowie handlowej z Kanadą. Oczekuje się, że dadzą zielone światło dla jej podpisania. Na razie uniemożliwia to sprzeciw Walonii, jednego z belgijskich regionów. Najpierw rozmowa o kryzysie migracyjnym, później o relacjach Unii z Rosją. Żadna z tych dyskusji nie będzie jednak zakończona konkretnymi decyzjami. W sprawie migracji europejscy przywódcy mają poinformować, że do grudnia uzgodnią wspólne stanowisko. Plany przymusowego podziału uchodźców nie są rozpatrywane. Tak mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Nie ma entuzjastów przymuszania kogokolwiek do kwot migranckich, natomiast znajdziemy rozwiązanie, gdzie wszyscy będą gotowi pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego, ale nie na siłę. Na kolacji